Do rysowania figur geometrycznych z wykorzystaniem GenieBota będą nam potrzebne karty z jasnozielonym brzegiem. Koło, trójkąt, kwadrat i oczywiście karty start i koniec programu. Jak zaprogramować GenieBota, żeby narysował kółeczko? Gdybyśmy używali karty start, koło i koniec programu, to GenieBot narysowałby pojedyncze kółeczko. Ja chcę, żeby narysował od razu kilka kółeczek, i to w taki sposób, żeby każde kolejne koło miało promień o 2 cm większy. Czyli pierwsze kółeczko tutaj ma mieć 2 cm, następne ma mieć 2 plus 2, czyli 4 cm, a kolejne 2 plus 4, czyli 6 cm. Teraz wgramy program do GenieBota. Wystarczy, że uruchomię GenieBota z wgranym programem i zobaczcie, GenieBot narysuje kółeczko. Pierwsze kółeczko narysuje i będzie miało 2 cm. Kolejne narysowane kółeczko będzie miało 2 cm większy promień i trzecie kółeczko będzie miało promień jeszcze o 2 cm większe niż poprzednie, a 4 cm większe niż to pierwsze kółeczko. Kolejnym zadaniem dla GenieBota będzie narysowanie kwadratu. Użyjemy karty start, kwadrat i koniec programu. Cześć, jestem GenieBot. Wczytamy start, kwadrat, koniec programu. To zadanie do GenieBota i zobaczcie. GenieBot narysuje kwadrat. Jeżeli chcemy narysować większy kwadrat, to do długości i do szerokości musimy dodać po karcie kwadrat kolejne karty numeryczne, oznaczające o ile ma się zwiększyć długość i o ile ma się zwiększyć szerokość. W przypadku kwadratu oczywiście będą to takie same karty. Tutaj w tym programie zwiększyliśmy długość boku o 2 cm i szerokość o 2 cm. Wczytam teraz program. I zobaczcie, że nasz nowy kwadrat będzie większy, będzie miał większą długość i szerokość. Jeżeli chcemy narysować prostokąt, to po karcie z jasnozielonym brzegiem kwadrat użyjemy karty numerycznych oznaczających, ile więcej ma być dłuższy bok, jeden, a ile drugi. I teraz wczytuję. Start, kwadrat, 5, 2, koniec programu. I zobaczcie proszę, mamy czyli mamy narysowany prostokąt. Zobaczcie, jest.